Zapraszam do lektury najnowszego wydania Wprost, a w naszym tygodniku to co gorące, to co aktualne. Przede wszystkim temat okładkowy, przeciwko homofobii w sporcie, ale jest to tak naprawdę cały blok tekstów, bo problem jest ważny. Jakichkolwiek poglądów nie macie, jakiegokolwiek światopoglądu nie podzielacie, myślę, że mamy szansę zgodzić się co do jednego. Narasta fala agresji, coś niedobrego dzieje się w Polsce. Na czym polega to zjawisko? Skąd się bierze i co można z tym zrobić? A także o tym, że znani sportowcy protestują przeciwko temu, o tym przeczytacie na naszych łamach. Polecam cały blok tekstów okładkowych. Polecam także bardzo gorący materiał prosto z Wenezueli. Reportaż z kraju ogarniętego kryzysem. To jest w tej chwili miejsce, które ogniskuje uwagę opinii publicznej na całym świecie. Co tam się dzieje? Jak żyją ludzie? O tym przeczytacie we Wprost. Gorący temat polityczny to wywiad z Adamem Bielanem, jedna z najbardziej wpływowych postaci obozu władzy, człowiek, który wie bardzo dużo, w rozmowie z naszymi dziennikarkami odsłania kulisy, co może zdarzyć się w najbliższej przyszłości, co z PiS-em, co z Jarosławem Kaczyńskim. O tym mówi Adam Bielan. Polecam także rozmowę z Zofią Czerwińską, wspaniała, ciepła artystka, niestety, która od nas odeszła, a my publikujemy rozmowę, która jeszcze nie była publikowana, bardzo ciepła, przejmująca rozmowa. Zapraszam do jej lektury. Przy tej okazji polecam nasz cały dział Kultura, a tam recenzje, co warto obejrzeć, czego warto posłuchać. O tym także we Wprost. Na naszych łamach także inne gwiazdy. Hubert Urbański, Patryk Wega. Również w krótkich rozmowach, które warto przeczytać. No i wreszcie polecam jeszcze wśród innych tekstów tekst o Dino, a dokładniej o Dino Polska. Sieć sklepów. Właśnie dzisiaj, 18 marca, spółka Dino Polska dołączyła do indeksu WIG20. To jest indeks grupujący największe spółki na warszawskiej giełdzie, ale tak naprawdę najbardziej znaczące dla naszej gospodarki, takie jak KGHM, Polska Miedź, koncerny energetyczne i między nimi Dino Polska, sieć sklepów, która wyceniana jest na 11 miliardów złotych, stworzona przez Polaka. Jak to się udało? Jak to było możliwe? O tym także we Wprost. Zapraszam do lektury.